Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Fallout 4. Ja jestem Kamek i w tym odcinku zrobimy sobie takie trochę luźne questy. Główne, ale luźne. Zaczniemy od tego, że wezmę, bo byłem już w tym w instytucie, pozbierałem sobie tego wszystkiego. Masę sprzętu, prawie 100 kilo tego, tych wszystkich bajerów, one po pół kilo ważą, po dwie dziesiąte i zabrałem ich tyle, że mam już wystarczająco dużo aluminium. Najpierw chciałem tą rozmontować strzelbę bojową, standardowa, tak? Zbuduj, tak? Dołącz weźmiemy, tak? Tak, weźmiemy krótka, niwelująca krótka. To wtedy nie zużywam ten, tylko biorę... to zbuduj standardowy celownik, ok? I hamulec wylotowy, brak modyfikacji, o. Cóż, no tutaj nic nie ma wymagań. I zbudujemy sobie teraz tą, standardowa komora zamkowa. Zrobimy sobie to. Już mam z tamtej właśnie, którą właśnie odłączyłem. Bo ona daje do obrażeń dokończeń i to mi się bardzo podoba. To będzie ok. To już mamy max, tak? Pełna kolba. Teraz weźmiemy to. Już możemy tylko dołączyć. Po co zużywać tyle aluminium, skoro. Bo to dużo kosztuje. To jest jakby nie było po 2, ale czasami po 11, tak? Kolimator, kółko weźmiemy. Dołącz, tak? Tutaj jest 2, ale niektóre robią na przykład lufa czy coś, to 12 jest, nie? Hamulec wylotowy. O, 5 na przykład, nie? Aluminium. A po co to zmarnować? Jak można... O. Nie, weźmiemy ten hamulec wylotowy. I gitara. Już mamy strzelbę taką normalną. To nie można rozmontować, dlatego da się tylko sprzedać. Sprzedamy. Co nam jeszcze zostało? To już było max, pamiętam. To zaraz. To chyba miałem coś potężne, tak? No i tutaj dużo, znacznie więcej. No i 10 na przykład, nie? Aluminium. Tutaj już weźmiemy. Pogrubiana lufa. O, dostałem lewa. Wygodny uchwyt. Też mam przy max. Kolimator jest, dobra. Czyli ten rewolwer Kelloga też już zmaksowany praktycznie. Teraz trzeba na czwarty poziom, to trochę poczekamy. Aha, tutaj mamy to miałem zmienić, żeby więcej obrażeń zadawać, tak? Długa perforowana lufa max, kolba strzelecka max, średni magazynek max, bo duży jest już na... O nie, coś też nie mam, oleju nie mam, ale to już nie ma znaczenia takiego, bo to jest tylko wagą się różni i no wielkość ten magazynka to już nie ma takiego znaczenia moim zdaniem, nie? Długa luneta zwiadowcza. Już możemy maksymalną, to weźmiemy krótka, weźmiemy długą. Możemy. I weźmiemy tłumik. Czemu nie, tak? I tu już mamy zbudowany, bardzo ładnie to wygląda. Teraz tak, ten chyba miałem prawie na maksa. Krótka, dobra, pełna kolba, tak, niwelująca odrzut. A też wezmę, żeby mieć na maksa, tak? Duży magazynek mam, kolimator mam, tłumik mam, ok. Czyli to już też mam na maksa, to mam max. Ten samoróbki nie będę w ogóle modyfikował. A czemu tutaj nie mogę? A, oleju nie mam. O, kurde, oleju zapomniałem. Które to mogę ostatnie? Tu. Utwardzana. Potężna komora, więcej obrażeń. 4 oleju brakuje. No, trudno. Nie będę mógł w takim razie tego. Długa lufa. To jest na czwartym poziomie dopiero, to nie mogę. Kolba. Tutaj olej potrzeba? Nie, czwarty poziom. Czyli weźmiemy tą słabszy odrzut zrobimy. Pełną kolbę. Standardowy magazynek. Śruby nie mam. Kurczę, no co jest grane? Co chwilę mi czegoś brakuje. Wysoka pojemność. To bym wziął bębenkowy, mimo wszystko. Lunetę do tego nie, brak modyfikacji wylotu, kompensator, no tutaj już trzeba ten, zasięg mniejszy. Mhm. Momencik, może ja bym wziął nie kolimator, tylko średnią lunetę na przykład.
bo on tak dość wolno strzela. Czasami fajnie by było przycelować tak fajnie sobie, nie? No i tu już też max, bo nie mam takiego leju gównianego. To tyle. Weźmiemy teraz, zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym, z praworządną władzę. Wzmocniony kondensator. Nauka 2, no to mam. Czy nie mam dwa nauki? Interfal gamma. Śrubę nie ma. Śrubek nie mam. To będę musiał śmieci teraz zbierać. Jak będę wiedział, że teraz mam śmieci po prostu zbierać. Tam będą śrubki. Mogę też wrócić do instytutu po te... tam mikroskopy zostawiałem, bo one aluminium nie dawały. Ale to już kiedy indziej w takim razie. Śruby brakuje, okej. Śruby i oleju, tak? Weźmiemy to, oznaczamy jakie poszukiwane. Krótka lufa, pełna kolba, kolimator, koncentrator wiązki. Zobaczymy, co tutaj jest. Tu już możemy. Dostrojony koncentrator wiązki. No, tutaj dużo nie zwiększa obrażeń. Tutaj by było to o 2, tak? I by tutaj można było... No i tutaj jest o 6, tak? Czyli 8 w sumie. Nasycony kondensator. Wezmę jeszcze, wejdę sobie na chwilę tutaj. Oznaczę jako poszukiwane, nie? To by było w magazynku na przykład. Nie? O, to też olej. I to by było tyle, tak? Dobra. Idziemy. Już pancerze nie będę modyfikował. Jeszcze sobie jedno zrobię. Nastawię sobie ten Le Fusil Terrible. Oznaczę jako ulubione zamiast mojej strzelby. I sprzedam ją tutaj za jakąś amunicję. A, to tą strzelbę mogę przy sobie nosić. Dobra, pierwsze co, i weźmiemy sobie, zobaczymy, podejdziemy, spróbuję bez pancerza wspomaganego, zapiszę przed tym. Podejdziemy do Virgila, bo już miałem komunikat, zobacz co tam, ten, zajrzyj do Virgila, nie? Także zobaczymy. Okej, kurczę, no. Okej. I zobaczymy co u niego, bo on w ostatnim odcinku chyba, nie wiem czy w ostatnim, czy jeszcze wcześniej, zażywał ten śmieszny serum na ten mutogen FEV. Także zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało teraz, nie? Nie wiem, czy się zmienił w człowieka, czy jeszcze gorzej. Okay. O, z powrotem wysył. It needs some refinement, but I think we can consider my serum a qualified success. O kurde, wow. Względnie skuteczne. Is a qualified success? There were some side effects to the process. I seem to have hair again, and I've retained some muscle mass. The genetic resequencer needs more work. Still, I take your point. This is a significant advance, but only for one strain of FEV. It will take years, perhaps decades, to generalize my formula. Ah. You have my gratitude. You're welcome to make use of my lab. Or help yourself to any of this junk if you want it. In the meantime, I have a lot of experiments to run. Excuse me. No, fajnie, że mogę sobie, zawsze tu chciałem. Bezpiecznik. Cewka. Weźmiemy jakieś te rzeczy. Tutaj jest coś, taśma kryjąca bezpiecznik. Stanowisko chemiczne. A, ja już ugotowałem poza nagraniem te jajka. Całą żarcie chyba dałem psu, żeby móc nosić te paliwo do złotej ręczy, to jest olej właśnie, nie? Aluminiowy kanister, okej. To nie wezmę. I się pojawia te takie te lupa. Nie wiem, mięso rozkropione, czemu nie? To tutaj nie ma. Przemysłowy olej, aluminiowe kanistry weźmiemy. Jest lepiej niż się spodziewałem. O, co tu jest? Kapsle, naboje, jakiś wydziabany ten pistolet. To jest bieda, to jest też bieda. Spinka, oliwiarka ma olej pewnie. Look alive.
O, moment, kurde, nie wchodź mi w drogę, ten pies. Pudełko śniadaniowe, Coca-Cola, weźmiemy paczkę papierosów, okej. Okay. Czapka wojskowa, nie chcę. No, tu było stanowisko kucharskie. Dobra, to weźmiemy. Coś jeszcze mogę tutaj wciągnąć? Tutaj nic nie ma, naprawdę? Aluminiowy kanister. No to bieda sama. Myślałem, że... O, tutaj jeszcze coś jest. Butelka po gorzałce. Weźmiemy to na wszelki wypadek. No, Stealth Boy, mentany. Tu już patrzyłem na ten. No i dobra, i wracamy. Teraz pójdziemy do... Mam kilka takich fajnych rzeczy. Zapomniałem o tym gulu w dobrym sąsiedztwie, co był taki przedwojenny gul, tak? Może tam sobie teraz pójdziemy. Zobaczymy, co to jest za gul. Może też zna nasze... jakieś te wspomnienia będą, albo coś z naszego czasu, tak? Bo przedwojenny gul, a mnie zamrozili, także tyle. A potem mam jeszcze taki quest jeden. To jeszcze sprawdzam, tylko... Tu jest instytut, jakby ktoś chciał, bo tu są kampusowe... A, jeszcze muszę do instytutu zdać ten quest z tym łowczym, co byłem, tak? Także tyle by było. I tak, mam dwa questy. Znaczy, pójdziemy po tego gula i pójdziemy później na zamek, bo jak zdałem quest temu Garveyowi, jakiś tam, żeby tam jakiś te... Tu wisielczy szlak, żeby tutaj... ludzi zadomowić, taką antenę, tak jak zwykle postawiłem, jeszcze wieżyczkę, żeby mieli bezpieczniej w ogóle, to on mi zdał quest, że coś tam potrzeba w zamku, także najpierw idziemy do dobrego sąsiedztwa, a potem pójdziemy do zamku, bo prawdopodobnie w zamku będzie trzeba odbudować te działa w ogóle, albo jakieś tam fortyfikacje, coś mi się tak wydaje. No i zobaczymy, co tam w zamku. No, potrzebują naszej pomocy ogólnie, tak powiedział, nie? Także pójdziemy tam i być może jeszcze zdążę zrobić tego questa, zdać tego questa u ojca, syna, dokładnie rzecz biorąc. I ten, i zobaczymy wtedy. Komponent syntka. Institute thinks they can replace people with synths in this town? Tutaj w tym hotelu miał być ten ghoul, tak? What am I gonna tell his mother? Yeah? Yeah? Huh? Stanowiska chemiczne same, do gotowania nie ma. Ja chciałem zobaczyć, czy może na jakimś stanowisku do gotowania takim większym, takim, że no taki ruszt był, coś można więcej wygotować, bo ja na razie tylko z takiego kociołka zwykłego gotowałem i nie wiem, może jakieś ograniczenia są tam, a chciałem na tym najmocniejszym. Are you actually going to go down and do some work? Being available to the customers is work. It's not all about cooking chems, Claire. It's not all about sampling those chems either. Maybe if you stop using, you can focus. What? Where's the fun in cooking it if you ain't using it? My mistake. Before oh man, you start, someone new. You need some Jetman, homebrewed. You have any work? Yeah, actually, you know the gunners, right? The high-end mercenaries. I mean, just think about that. All right, Fred. You're the best. Excuse me. You again. Staying with us today, I trust. Can you tell me a bit about... Oh, what? The Hotel Rexford. But now, ja tam bla bla bla, nie? Who owns Mr. Morawski, but now he just stews in the back. So why don't you? Polskie nazwisko, Morawski. More about this, Morawski. Oh, why bother? That's the way, good neighbor. Now are you? Tell me a bit about you. I have been working in this hotel. Now are you done being nosy or? Not today. Fine. No i dobra, nie po co tam 10 tam, nie, bez przesady. Nie ma takiej potrzeby. Kto to jest? Pracownik. Czyli bezimienny, to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Rejestr hotelowy. A co tu jest? Hey. Look, I know it's an open door, but it's like a
philosophically open door, okay? Get the hell out. Aha. Dobra. Idziemy, poszukamy tego gula. Drzwi trudne. Trzeba jeszcze wyżej chyba. No i gdzie ten gul? O. Agent Vault-Tec. Co? What? No. It can't. It's you. From Sanctuary Hills, right? Wait. Are you from Vault-Tec? I am Vault-Tec. 20 years of loyal service. And now look at me. Kurde. To ten agent, co nam ten formularz dał przy zaokładaniu postaci. 200 years and you're still perfect. How's that possible? No, powiem prawdę. Had these pods that froze us in place. I only thought out recently. What? Vault-Tec never told me that. No, czyli on niczym nie wiedział. Unbelievable. I had to get to the future the hard way, living through the filth, the decay. Ja musiałem to wszystko przeżyć na własnej skórze, może on tak powiedział, nie? Tak hard way, czyli takim po dupie zarobić w tym sensie, nie? Are there any other ghouls out? You mean crazy Kent? And nothing bothers me, Daisy? Yeah, there's a couple of us. They just left me there. I'm so sorry. You know, you're the only other person I met from before. Oh, God. I've been so alone here. No Commonwealth settlement. Once a ghoul with 200 years of Vault-Tec sales experience. No, chodźmy, weź, chodź. You know, you could head back to Sanctuary. Really? You will. Ale oczy zrobił. Okay, I'll head over there right now. No i fajnie, do naszej osady dołączył. Ekstra! Kurde, szkoda mi goście trochę. Tyle, kurde, sprzedawał te schrony. Się okazało, że zostawili go na lodzie, nie? Dobra. To możemy wracać na dół. Tędy chyba nie będzie skrótu. Okej. I pójdziemy teraz tak, do zamku, tak? Bo tam był jakiś tam questik. No to idziemy. Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje, jakiegoś boss albo coś nie wyskoczy na mnie. Już 29 poziom. Ale żeby na 4 poziom modyfikacji pancerzy i broni, chyba trzeba 38 poziom. Niestety trochę za daleko, bo już teraz poziomy wolniej lecą. Trzeba dużo questów robić po prostu, nie? Z Roni porozmawiaj. Okej, tutaj jest chyba. Co tutaj? Jakieś ciała? To minute menu. Wybiórka na patyku. Weźmiemy. O, 61, ale to słabe też. Ale te tekstury czasami się tak bugują, że one słabo wyglądają, nie? Excuse me. Who are you? I'm Ronnie Shaw, Commonwealth Minuteman. At least I was. Back before Joe Becker got himself killed and the idiots took over. Joe Becker? Who's that? That's just sad. General Becker used to run the Minuteman. Right. After he died, there wasn't any... 7 p.m. here at Radio Freedom. What do you actually... Heard you were trying to get the Minuteman back on their feet. Thought I'd come and see it. So what's your story? What makes you think anybody even wants... Żłobek Greentop, trzeba pomóc. Moment. Hi. We're not
done yet. Pogadamy z nią i pójdziemy. What do you have? Heard you were trying. So what's yours? At least we're trying to help people. Don't give me any attitude, Sonny. I've been a Minuteman longer than you've been alive. But I've heard some good things about what you've been doing. Now that I'm here, I can see you. Are you offering? I guess I am. But first things first. I'm probably the only one who still remembers this. But the castle's armed. All of our best equipment was stored. Weapons, ammo, schematics, you name it. Come on, I'll show you. No, tutaj jest ta zbrojownia. Ja zobaczę tylko, gdzie ten żłobek jest. Tutaj gdzieś było żłobek. Żłobek Green Top. Zobaczymy, czy to gdzieś jest. Czy mi się wydawało. Tak, tu jest żłobek Green Top. Mogę się tutaj? Nie. Ale mam blisko do magazynu Mass Fusion. Dobra, to chyba szybko tam będę mógł zajrzeć. Nie? No i co teraz? Do you know some way to? No. And even if we could blast it open, we'd probably destroy it. If you can't go through, go around. Let's have a. No i dobra, to idźmy. Nie wiem co chcę, ale okej. Może szybciej pobiegnę i będzie tędy lepiej. A tutaj tędy chyba też nie podejdziemy. O, rakietuwa jest. Weźmiemy, bo one drogie są, nie? Ja tu nie sprawdzałem, ja tu szybko poszedłem stąd. To są cygara jakieś. Zanim ona tu dojdzie i się kapnie, że tutaj nie, to sobie spobadam. Co? Znowu coś gdzieś mam iść, dobra, zaraz. To od razu zbadam tu, może coś będzie fajnego. Co to jest? Miotacz ognia. No to bierzemy. Paliwo 50. Aluminiowy kanister, fajnie. W starych globusach właśnie są śrubki, nie? Dobrze, że sobie oznaczyłem, gdzie co jest. Będzie mi podświetlało teraz. Dobra, to jest na górę. Na górę później sprawdzę. Nie ma takiej potrzeby, żeby tak szybko. O, a cóż to mogę zrobić? Co ja mogę? Rzemiosło. O, taki kucharski chciałem. Burmistrz 2 trzeba. Sklepy, zasoby. Elektryczność. Różne. Terminal. Panel świetny. Zasilany głośnik. Radiowy nadajnik rewolucyjny. Światła. Stroboskop. Łączniki, przełączniki. Pylon energetyczny, pułapka laserowa, przełącznik, pętle, coś tam, generatory, to spoko. Może jakoś tak, bo stanowisko pierwszej pomocy, wow, to już wszystko jest, fajnie. Najpierw pójdziemy tam, bo może się da jakoś oczyścić w tym trybie akurat, nie? Tak, tak myślałem, przetłusz. Beton 6, nie. Wyjdziemy. No i zobaczmy, co tutaj jest. No do tego żłobka trzeba też szybko pójść. Potrzebują pomocy, to raczej nie. Nie można się ociągać z tym. O kurde, nie! Auć. Dobra, weźmiemy z tym paczka. No idzie. Za dużo. Pewniało mi się dwa razy później.
chciałem jeden raz, znaczy dwa razy, trzy wziąłem. Kula armatnia, worek cementu. No to cement to, na razie nie będę wciągał, bo to ciężkie jak cholera. No jest też. No, to trzeba uważać. Zaminowane jest. Dobrze ci minut menu, o wiele lepiej niż podchodzą do różnych rzeczy niż bractwo. No nie zauważyłem, tutaj było przecież. Teraz będzie wszystko wybuchało po kolei. Weźmiemy tu, sprawdzimy nic, ok? Kurde, ale tu tego jest. Czemu to wszystko jeszcze działa? Czemu? Ogniwo fuzyjne, ok. No więc czemu nie mogę tutaj pójść? Chipsy ziemniaczane. O! Pięcioobrotowy muszkiet. Co to jest? Palnik weźmiemy. Wieprzowina z fasolą. Dobra. Chodź, bo ty tutaj. Ja mam tutaj miotacz ognia, wyrzutnie rakiet. Moment. Dobra, weźmiemy do. Miotacz ognia 16. Wyrzutnia rakiet, czekajcie, tutaj będzie gdzieś był. Poza nagraniem muszę jeszcze te wszystkie zużyte rzeczy, które już nie potrzebuję z modyfikacji, wyrzucić z powrotem, nie? Wezmę sobie, ubiorę ten pięcioobrotowy coś tam muszkiet, tak? Nie? No, przypomnę sobie, jak to działa. O kurde, ale to jak ripnie, to chyba mocno. Ja już zapomniałem, że to jest kurde fajna rzecz nawet. Jak głupnie, to normalnie... Rdzeń fuzyjny, wciągniemy sobie. Mina kolejna. Ok, jest zawalone, trzeba ominąć. Też mina. Kurde, ale bym wszedł no. O kurde. Wezmę, zapiszę na nowym. Kurde, to takie... To oni o wiele lepiej są ten wyekwipowani ci minut menu niż ten, niż te parówy z bractwa. Wybuch mnie walny. A, moment, układ scalony. Weźmiemy by to aluminium same. Weźmiemy, bo to się przyda. Aluminium się przyda, zawsze się przyda. Ostatnio nam brakowało, musiałem wyruszać do tych... Rdzeń fuzyjny razy 3, kurde, no naprawdę, kurczę, bractwo się chowa przy tym, no oni tylko mają te statki latające, a tak to kurde, i pancerze wspomagają, tak to minut menu o wiele lepszy są. No dawaj szybko, bo ja muszę żłobek obrąć. United we stand. Yeah, that was it. Co tu jest? No zobaczymy, czemu nie. No, już jest sterowanie. O, tu z drugiej strony.
Malwina. Wkład plazmowy, ogniwo fuzyjne, wkład plazmowy, krótki, tam ten muszkiet znowu. Mundur dowódcy Minutemenów. Ale, aha, odporności mniejsze niż do charyzmy. Kapelusz dowódcy też do charyzmy. A niech będzie tutaj. Ja bym sobie będę wiedział, że tutaj jest. Żeby później. To jest tak, wpisy. Mocny atak. Umocniłem swoją pozycję. Możecie spauzować sobie i przeczytać, jak chcecie. Generał McGann, Minutemen i Wspólnoty, okej. This is, well, was General McGann. He had your job back when I first joined up. Must have gotten trapped down here when that sea beast attacked the castle. He did manage to keep the armory secure. I'll give him that much. Guess the uniform is yours now, if you want it. So Geezer doesn't need it anymore. Rest in peace, General. Your fight is done, and the Minutemen live on. Dobra, wchodzimy do tego zachodniego. No, trochę tu nam zajęło, mimo wszystko, te miny pozbierać kilka. No, tu będzie otwarcie do tych drzwi. O kurka. No i kurczę. Cewka test. Grubas. Artyleryjska świeca dymna. Dobra, trzymaj grubasa. Kurde, ale będę, ale się obłowić tu można. Jej. Coś tu jeszcze jest? Coś kurczę bym mu dał. Dobra, weźmiemy. Weźmiemy tę miniatomówkę, weźmiemy. Wszystko wciągamy, co tam. Jak leci. Piesek, ty lubisz tu chodzić. No kurde, pies, nie mogę cię kliknąć. O, schematy do budowy, będzie można rozbudowywać? Ja. Mina plazmowa, wow, to też fajnie. Zaraz podejdę tam, momencie. Granat baseballowy, granat odłamkowy. Mina kryogeniczna, stealth boje. Wow, to jest ekstra. Okej. Okay. Tu są jakieś te komponenty. No dobra, wezmę na chwilę tutaj. Rozmawiam. Artillery? Great big guns. Blow up our enemies from miles away. Any of this ringing a bell? No. Hey boy. Wymiana, wreszcie, dawaj. Ja nie mogę się ruszyć przez to, że za dużo tego jest, nie? Gdzie to było? Gdzie to było? To są te. Półki dla to później, jak będziesz zapchany na maksa. To damy. Jeszcze gdzieś tu powinno być. Koszyko. Jeszcze sporo. O, to jest to. To dostałem chyba tam gdzieś, no albo znalazłem, już nie wiem. Dobra, to teraz weźmiemy, damy mu to. Wiem co. Okej, okay, mogę już biegać. Looks like you've got everything we need. As soon as you get some artillery built, we'll do a test fire to calibrate it. Okej, okay, no to sprawdzimy, jak działa. O, otworzyło się. Zobaczymy tu specjalne. Bam. Artyleria. Stal. Moment. Beton mam. Stal, sprężyna, zębatka. O kurde. To ja to skończę w
kolejnym odcinku albo coś, jeszcze pójdę szybko do tego żłobka. Escape wyjdę. I pójdę do żłobka, dlatego że... ja zrobię linię zaopatrzeniową, wtedy połączę moje inne miejsca z tym zamkiem. I w ten sposób będę miał wszystkie materiały potrzebne do budowy czegokolwiek, nie? A teraz pójdę szybko do żłobka, zobaczymy co tam się stało. Co chodzi z tym żłobkiem? Szybko, może się coś... Mogę nie zdążyć, kurde. Chciałem już skończyć w tym zamku na chwilę i żeby tam już mieć wyczyszczone, nie? Będę musiał sobie dać dwa lewy w tego burmistrza. Chyba teraz sobie nawet go dam. Poza nagraniem wezmę, połączę te osady, bo będę się bawił, tym pokażę później jak to się robi. A potem wykonam tego questa właśnie, co mamy. Z tą artylerią. No, kurczę, nie działają mi przyciski. O, fajnie. Ale się rozpaćkało wszystko. Mocarny dziki kundel. Tu muszę uważać, bo one czasami tak słabo naparzają i trochę z czujności ten, a potem tak mocno hapsną, że od razu ginę, nie? No i koniec, tak? A, wezmę już od razu. Nie mogę, kurde, znowu nie mogę. Ach, wezmę to, może tak, zużyję 4. To wezmę tak, wiewiórka, wieprzowina. Weźmiemy jeszcze. Tutaj coś miałem takiego fajnego, że można, nie, to jest 6, bo musiał walnąć. Nie, mięso rad skorpiona, to jest 1 kilo. Mięso kundla. Już trudno. Melon. O, melony mogłem pozjadać, tyle. Tu jest odpowiednia próbka krwi, to wezmę jeszcze. Już jestem, musiałem na chwilę wyłączyć już. Tak, nie będę drał tego. Gdzie ten żłobek? Momencik. Dobra, ciśniemy dalej. Jestem obładowany na maksa. W sumie nie wiem co ja mam, później poza nagraniem sprawdzę sobie co tyle waży. Nie, tam chyba jakieś bronie jeszcze mam przy sobie. Miota czy inne takie. O kurde, trzeba to minąć chyba, nie? Tamten najlepiej. O nie, może ucieknę. Z tym nie lubię się. A już uciekłem. Tak. Dobra, idziemy rozwalić tych bandytów. Nie, poradzili sobie. You've got to help. They've kidnapped my husband. A, to jest quest po prostu. Just tell me what happened. They said they'd be back. Uh-huh. Don't worry. We asked the Minutemen for help, but I didn't. Just bring him back safe. Aha. No i tyle by było chyba. Jeszcze zobaczę. Trzeba było najpierw sobie włączyć chyba. Żeby Green Top już jest, nie? Nie wiem gdzie go porwali. Gdzieś na drugi kraniec. Instytut, dobra. Uzyskaj plony od nich. Tak, to jest dla bractwa. West. Tu jest Bloody i przygotuj zamek. Tu jest co innego. Pójdę dzielić. Tu jeszcze miałem pójść. To już poza nagraniem pójdę. W kolejnym odcinku już zbuduję te działa i chyba pójdę do instytutu dalej. Dalszy kolej. Bo mi się nawet podoba. Zaczynają coraz bardziej podobać ci z instytutu. Wezmę tutaj, pójdę jeszcze. Uratuję poza. Ale to poza nagraniem tak samo.
To jest krypta 114, a tu jest jakiś quest też poboczny. No to poza nagraniem postaram się te poboczne zrobić, a potem pójdziemy do instytutu i będziemy dalej te questy zrobić. Nie wiem, może dla trasy zrobię, ale tak, zaczynam mieć wątpliwości co do tego. Strasznie dużo już punktów mam na mapie. Jeden na drugim wręcz. No ale jest dobrze, przynajmniej można szybką podróż robić, także. Dobra, to w tym odcinku na tyle. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.